Co się dzieje? Dzień dobry. Tu obok zepsuło mi się auto, potrzebuję pomocy. Co się stało? Nie wiem, zaczęło dymić się spod maski. To chodź, zobaczymy, co się stało. Dziękuję, że pan mi pomaga. Sam nie dałbym sobie rady. Nie takie rzeczy się robiło i widziało. Widziało? A co pan ma na myśli? U nas w Kozówku pojawiała się postać świętej Doroty. No ale jak to jest możliwe? Przecież ona już dawno nie żyje. U nas krąży taka legenda, że... Pewnego razu drogą w tej wsi przejeżdżał garncarz, który wiózł wyroby na jarmark do Jasła. Przejeżdżając, utonął w błocie. Mimo wysiłku nie mógł wyjechać, zaczął więc kopać w błocie. Wykopał z niego statuetkę świętej Doroty. Wziął ją ze sobą i odjechał do Jasła. Po drodze zostawił ją w kościele w Szebniach. No, a gdzie ta postać? Święta Dorota pokazywała się w Kozówku na lipie koło Kaczeńca. Po jakimś czasie zaczęła się pokazywać coraz częściej i coraz więcej ludzi ją widziało. Chyba skończyliśmy. Idzie, odpal pan auto. No ale co było dalej? O, widzę, że pan zaciekawiony. Ludzie postawili tam kapliczkę i umieścili w niej statuetkę świętej Doroty. Teraz jest tam kościół. No a daleko od tego kościoła? No, tą drogą jakieś 300 metrów i po prawej stronie będzie widać. Dziękuję. To ja pójdę sprawdzić, czy działa. Nie ma za co. Działa! Dziękuję panu za pomoc.